Nie dla wszystkich dzisiejszy 13 w piątek będzie pechowy. Jesteśmy na gali Slugfest 14, ze mną jeden z bohaterów walki zawodowej, Piotr Kuberski. Cześć Piotrek. Cześć. No na pewno ty odniosłeś dzisiaj dwa zwycięstwa. Jedno w klatce, bardzo szybkie, bardzo zjawiskowe, a drugie też w klatce, ale już po walce, bo udane oświadczyny. Która wygrana dzisiaj cieszy bardziej? Chyba ta druga. Prawdę mówiąc, nie miałem jakoś spiny przed tymi zaręczynami, ale cieszę się, że tak wyszło, że 2-0 dla mnie. Tak, no zdecydowanie 2-0 dla ciebie i w życiu dzisiaj, i w ogóle w zawodzie, jeżeli chodzi o MMA, druga wygrana. Jak się czujesz? Trochę cię nie było. Nie było mnie rok ze względu na kontuzję. Jak się czuję? Czuję się dobrze, czuję się fajnie, czuję się spełniony. Co prawda nie pamiętam do końca tej walki, jak ona się toczyła, co tam zrobiłem, czego nie zrobiłem. Przy końcówce czułem, wiedząc o tym, że już będzie pewnie koniec, jak już tutaj mój przeciwnik się bronił, że będzie już końcówka, tak. Troszeczkę się spiąłem na samym końcu. Jakby to przetrzymał, pewnie byłoby inaczej, ale no nie ma co, że tak powiem, gdybać. Wygrałem, cieszę się z tego bardzo. Do przodu, kolejne zwycięstwo, super. No właśnie, odwiedzałam was troszeczkę w Ankosie. Ty się tutaj przygotowywałeś w Poznaniu. Powiedz, jak te przygotowania przebiegały? Czy miałeś okazję troszeczkę, no nie miałeś okazji troszeczkę swojego rywala pooglądać, bo zmieniał się, twój rywal zmieniał się praktycznie jak w kalejdoskopie i właściwie na 2 dni chyba przed walką został ustalony ostatecznie. Czy wkradła się troszeczkę nerwówka w tym wszystkim, że jednak do tej walki nie dojdzie, zanim porozmawiamy o przygotowaniach? Tak, na pewno się wkradła, tam jest, przepraszam, wrzawa. Na pewno się wkradło troszeczkę zaniepokojenie, że ta walka może się nie odbyć. Tutaj z Łukaszem Bosackim miałem bardzo dużo, że tak powiem, wymienionych informacji na temat tego, co się dzieje, jak się dzieje. Dużo zawodników wypadało. Niestety. Fajnie, że to wszystko dopięliśmy na ostatni guzik, że moje przygotowania nie poszły, że tak powiem, na marne, że mogłem wystąpić, mogłem się pokazać, mogłem się oświadczyć, mogłem po prostu się spełnić. No to teraz o tych przygotowaniach. Jak przebiegały? Krótko odpowiedzieć na temat. Bardzo ciężko. No nie ma co ukrywać, że sama wiesz, jak jest w Ankosiakach. No jest bardzo ciężko, ale to też na pewno procentuje, jak przebiegał. No można powiedzieć codziennie, 2 razy dziennie, oprócz niedzieli trenowałem, przygotowałem się motorycznie, przygotowałem stójkę, przygotowałem, wiadomo, zapasy, parter, wszystko cały czas. No, dużo by mógłbym tutaj, że tak powiem, godzinę moglibyśmy stać, opowiadać o tym, co tam robiliśmy. No i jest naprawdę kupę roboty. No jest ciężko. No udoskonaliśmy to, co mam najlepsze, udoskonaliśmy to, co mam troszeczkę gorsze, poprawialiśmy. Tak to wygląda. Można powiedzieć, że w swojej walce czego sobie nie ubiłeś, to sobie poddałeś. Mówisz, że niewiele z niej pamiętasz, ale chyba wkradło się takie trochę rozluźnienie. Myślałeś, że sędzia skończy trochę szybciej ten pojedynek, jak już mówiłeś? Powiem tak, ja byłem szczerze zaskoczony, bo tam chyba weszło kolano na przeponę. Zaskoczony byłem tym, że on upadł. Znaczy czułem, że to kolano weszło, ale myślałem, że nie na tyle, że po prostu facet po prostu mi się wyłoży tak i skończę tą walkę przed czasem. Fajnie, miłe zaskoczenie. Pierwsza połowa roku na pewno udana, piątek 13 odczarowany, no to co dalej? No zobaczymy, jeżeli będą oferty walk, jak najbardziej jestem tutaj otwarty. Będę myślał, też myślę o starcie na ADCC tutaj w Warszawie, bądź tutaj w Luboniu, jakieś małe przecierki, żeby po prostu nie stać, żeby tą formę, którą mam, którą pracowałem na nią 3 miesiące, żeby ją podtrzymać, żeby być po prostu w szczosie. Wiadomo, dzisiaj gluten, piwko, obowiązkowo jakiś może stek z narzeczoną, ale będę się brał za siebie tak, bo inaczej, ja jestem troszeczkę skrajnym człowiekiem. Raz jest bardzo profesjonalnie, a raz jest tak, że waży 97 kilo, zakwaszony, zamulony, nie chce mi się nic, siedzę, śpię w domu, a teraz fajnie to wszystko, że tak powiem, działa. Mówi się, że najpierw masa, potem rzeźba, także idealnie się odsterowujesz. Ostatnie pytanie do ciebie. Jutro na gali KSW 43 będą walczyli dwóch twoich klubowych kolegów. Pozdrawiam i Maciej pozdrawiam. Jak myślisz, Poznań wróci do domu z tarczą czy na tarczą? No oczywiście, że wygrają. Oczywiście, no nie ma innej opcji. Micha ma 100-kilowe nogi. Nieraz nie sparowałem, nieraz mi nos przetrąciłeś w ty jeden gnojku. Maciej też super, naprawdę... No,
No nie, no nie ma opcji tam w ogóle. No nie ma opcji przegranych. Bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. Gratuluję obu zwycięstw i do zobaczenia następnym razem na sali. Dziękuję.